trzech dni gościmy w naszej gminie Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Zaczęliśmy w Olszanach, później Wieczór Narodowy w Kostrzy i wczoraj piękny koncert inaugurujący festiwal. I spotkanie najmłodszych w ogrodach Bazyliki. Przedszkolaki miały dzisiaj okazję spotkać się z folklorem na żywo, zatańczyć, pośpiewać, ale również poznać tradycje i przede wszystkim barwne, kolorowe stroje. Gościliśmy dzisiaj tutaj właśnie w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu wszystkie delegacje. Była okazja do oficjalnego powitania naszych gości w najważniejszym miejscu Urzędu Miejskiego, czyli w sali Rady Miejskiej. Zaszczyciły nas swoją obecnością zespoły z Kolumbii, z Ekwadoru, z Wysp Zielonego Przylądka, z Serbii, Słowacji, ale również z partnerskiego miasta Znojmo. Była okazja do wymienia się drobnymi podarunkami, ale również do rozmów i wspaniałych zdjęć. Gospodarzem tych wszystkich spotkań tego 30. folkloru są oczywiście Kostrzanie, którzy zapoczątkowali ten festiwal, ale również za każdym razem są gospodarzami, którzy nie tylko goszczą w kontekście artystycznym, ale również zajmują się naszymi gośćmi, pokazując piękno naszej gminy. Pan burmistrz Zbigniew Suchyta wręczył również dzisiaj naszym delegacjom pamiątkowy medal, ponieważ nadal jesteśmy w jubileuszu 780-lecia praw miejskich Strzegomia. Uczestnicy dostali również pamiątkową monetę, czyli jeden granit. Dziękujemy serdecznie wszystkim zespołom, które przyjechały do nas, które wniosły dużo energii, radości, no i takich pozytywnych spotkań. Przyjechali z najdalszych zakątków świata, bo przecież i z Ameryki Południowej, i z Afryki, ale również mamy naszych tutaj sąsiadów zamiedzy, którzy dołączyli również do tego barwnego, radosnego, emocjonalnego wydarzenia.